Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i darowności w Duchu Świętym, niech będą za nami wszystkimi. Drodzy i przychodni bracia w kapłaństwie, wielebne siostry, zakonne, drodzy siostry i bracia. Wielka mowa pożegnalna Pana Jezusa w Wieczerniku. Pewno będzie została przerwana następującym Jego wezwaniem. Wstańcie, idźmy stąd.
Się darował na
Zatrzymać go w wąskiej przestrzeni mego serca. Procesja zbliża się do drugiego ołtarza, na którym widnieje napis Chleb rodzący wolność. Ołtarz został przygotowany przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Modląc się przy nim, pamiętajmy o powołaniach do kapłaństwa, do życia zakonnego. Pamiętajmy, by prosić Jezusa ukrytego w Eucharystii, aby wzbudził tych, którzy będą mu służyć. Chór Mariański w parafii Najświętszej Marii Panny z Lourdes pod dyrekcją Jana Rybackiego wykona pieśń Ave Verum Flora Petersa. Panie Jezusie, Panie Święty,
Procesja zbliża się powoli do czwartego ołtarza. W tym roku hasłem przewodnim są słowa chleb umacniający jedność. W wieczerniku na Eucharystii wszyscy jesteśmy jedni. Jeśli uczestniczymy w niej w pełni, po przeżyciu spalnego pokuty, po wewnętrznym nawróceniu, nie musimy mieć w sobie i nawet miesiące inaczej jest naszym prawem. Razem stoimy przy ołtarzu Pana i posilamy się tym samym prawem. Jedność jest prawem Pana, trudnym prawem. Ciągle się boliśmy. Z Maryją uwielbimy Boga za ten dar jedności. Przy Kościele Inwariackim przeżywamy 50-lecie koronacji jej wizerunku. To jej zawierzamy nasz naród, naszą archidiecezję i naszą jedność. Śpiew prowadzi akademicki chór organu przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie pod batutą pana profesora Bogusława Grzybka. Sopran pani Elżbieta Towarnicka oraz pani Wiktoria Biszczyna. Organy pan Zygmunt Pochorska. Chór śpiewa Panis Angelicus, a następnie responsorium nagrację Jana Poniatowskiego, chwały Zbawiciela Syjonu.